i akcja. Co skłoniło uznanego reżysera teatralnego do zadebiutowania za kamerą? Najkrócej mówiąc, zamówienie Michała Żebrowskiego, mojego wspólnika i przyjaciela, który powiedział, że chciałby zagrać policjanta, bo prawdziwy mężczyzna, aktor, jeśli nie zagrał w swoim życiu rolę policjanta, to nie zagrał nic. Ja myślę, że to w gruncie rzeczy wraca się do tego atawistycznego wyobrażenia siebie samego w roli policjanta, jak się jest dzieckiem. Generalnie, ale tutaj trochę scenarzysta mi ułatwił zadanie, bo wyposażył tego bohatera w inteligencję, co podobno mi ułatwia zadanie. Co zadecydowało o podjęciu współpracy z Eugeniuszem Korinem przy filmie Sęp? No, mówi mi drugi reżyser, Hubert Koprowicz. Tekst czytałem dużo wcześniej, jakieś półtora roku temu, bo były takie plany, była propozycja, że może bym robił, ale to była na razie wstępnie, chodziło o to, żeby przeczytać tekst i się wypowiedzieć, czy fajny, czy niefajny, czy może bym był zainteresowany. Ja to przeczytałem, tekst był interesujący bardzo, ale to tak się odwlekało w czasie. Ja już myślałem, że to jest nieaktualne i wtedy odezwali się producenci, że może doszłoby do spotkania z reżyserem i do realizacji. Widziałem kilka filmów Arka, rozmawialiśmy też z innymi operatorami i ja myślę, że te rozmowy wstępne i to, co widziałem jego w takich filmie jak Zero na przykład, upewniło mnie w tym, że się dogadamy i rzeczywiście rozmawialiśmy bardzo długo. Umówiliśmy się na jedną rzecz, że przed zdjęciami co najmniej kilkanaście dni poświęcimy na to, żeby scenę po scenie omówić, jak ja to widzę, jak ja to chcę. Kiedy otrzymałem scenariusz Sępa i kiedy mój kolega, który zajmował się obsadą, powiedział mi, że to jest scenariusz napisany przez Eugeniusza Korina, że Eugeniusz Korin będzie to reżyserował, to nie mogłem w to uwierzyć, szczerze mówiąc. Trochę się tego bałem, bo to zazwyczaj reżyser teatralny, tyle lat związany z teatrem, który teraz wchodzi w kino, no to... Nie wiedziałem tak naprawdę, czego się spodziewać, ale teraz na planie wiem, że fantastycznie pracuje z aktorami, wie konkretnie, o co mu chodzi, do tego dąży. Przede wszystkim jest ciepłym, niedenerwującym się facetem, a to bardzo sprzyja przy robieniu tak trudnego materiału, jakim jest scenariusz Sępa. Jak pracuję na czymkolwiek, to kieruję się jedną zasadą, że jeśli mam to zrobić, to tak, żebym chciał to sam zobaczyć, bo uważam, że jestem średnim widzem w Polsce, więc zawsze robię o czymś, co mnie samego interesuje, dotyka, bawi, śmieszy, wzrusza. Ja myślę, że najciekawszą rzeczą w tym scenariuszu, mam nadzieję w filmie, będzie to, że w kino bardzo gatunkowe wkładamy coś, co jest odwieczne, co jest ogólnoludzkie, co jest bardzo przyjmujące i bardzo serio. Tu mówiłem o Hubercie Koprowiczu, który naprawdę to była gdzieś szala przeważona, bo to jest mój wieloletni przyjaciel, a trudność tego filmu jest taka, że sobie zdawałem sprawę, że z nim to jestem w stanie zrobić, tak? Że Żenia bez doświadczenia filmowego, świetnie, bez względu na to, jak był przygotowany, to jednak zaskoczą takie rzeczy jak plan filmowy, no, który się rządzi swoimi prawami. Co dla pana jest najtrudniejszego w pracy reżysera filmowego tym razem? Czas, znaczy brak czasu. Chciałoby się mieć więcej chwil takiego zastanowienia się, nawet nie tyle zastanowienia się, bo i ja, i cała ekipa, i operator jesteśmy bardzo dobrze namówieni, wiemy, co chcemy robić i jak chcemy robić. Natomiast czasem, kiedy wchodzi żywy aktor w żywą przestrzeń, chciałoby się... I ta przestrzeń, ten aktor zaczyna mówić troszeczkę inaczej, niż nam wydawało się. Na początku chciałoby się coś zmienić. No na te zmiany, na możliwości różnych wersji nie mamy czasu. Która z dotychczasowych lokalizacji wydaje się panu najtrudniejsza? Dla mnie trudny obiekt jest taki, który jest niefotograficzny. Jakkolwiek bym się nie spocił przy nim, to i tak taki efekt będzie żaden. Baliśmy się może fundacji, czyli jakby takiego organizacji, która istnieje, jakby jest wymyślona w filmie. Tego się baliśmy, jak to sprzedać, tak? Gdzie znaleźć taki mianownik, że to jest na tyle interesujące, ale na tyle prawdziwe, że to się mogło zdarzyć w Polsce. To jest jakby trudność dla mnie lokacji takiej, czy będzie prawda, a na ile ona będzie interesująca, na ile można ten fałszować rzeczywistość, żeby była atrakcyjna, bo to jednak jest film komercyjny. Czym pana kreacja w Sępie będzie różniła się od innych pana ról w filmach sensacyjnych? Może przede wszystkim tym, że po raz pierwszy gram policjanta. Ja nigdy nie grałem policjanta i
Robaczewski jest takim facetem, który mi się od razu spodobał, dlatego że jest zupełnie inny. Jest to dobry policjant, dobry człowiek, naprawdę. Tylko gdzieś mi się wydaje, jego życie te zawodowe i prywatne przeleciało mu między palcami i on teraz stara się to wszystko jakby nadrobić, popełniając niestety w pewien sposób karygodne błędy, jeżeli chodzi o pracę policjanta. Oczywiście robi to niespecjalnie, to gdzieś tam wychodzi przypadkowo. I właśnie takim biegunem, który jakby go prowadzi w pewien sposób, jest właśnie Wolin, którego gra Michał Żebrowski. To jest taki jego alter ego, znaczy on chciałby być jak Wolin, a niestety nie dorasta mu trochę jakby. Wiem o tym, że pracowaliście Państwo dużo nad materiałem przed rozpoczęciem zdjęć. Nie ma tak wybitnego aktora, który by nie musiał spotkać się z reżyserem na spokojnie w celu omówienia roli, scen, poszczególnych scen, kiedy jeszcze nie ma tego napięcia czasowego, więc zrobiliśmy rzecz chyba najbardziej normalnym pod słońcem, po prostu niezbyt dużo tych było prób, ale zrobiliśmy próby rzeczywiście przed okresem zdjęciowym. W tym nie ma nic nowego. No, jeden z moich bliskich krewnych gra w produkcjach hollywoodzkich i próbowanie przed zdjęciami jest rzeczą jak najnormalniejszą. My pracujemy teraz w bardzo takim napiętym reżimie, bo no, naprawdę kręcimy po kilkanaście, a może czasami kilkadziesiąt ujęć dziennie i dajemy radę tylko dlatego, że każda scena, każde ujęcie wstępnie zostało bardzo precyzyjnie omówione. W materiałach prasowych pojawia się sformułowanie, że w tym filmie duże znaczenie mają zdjęcia, właśnie materiał wizualny. Jak to wygląda w praktyce? Jeżeli robimy thriller, jest to film gatunkowy, tak? Więc ta forma ma znaczenie. W każdym filmie ma znaczenie. Czy to jest psychologiczne? Nie ma tak, że są zdjęcia mniej ważne czy bardziej ważne, bo to nie jest słuchowisko radiowe. Taka sama trudność to jest dla mnie czy w Das, czy tutaj, czy we wcześniejszych filmach, czy współczesny to jest film, czy kostiumowy. Jak wygląda Pana współpraca z Michałem Żebrowskim na planie? Dzisiaj Eugeniusz Korin, właśnie reżyser, powiedział, że po raz pierwszy zobaczył, że rzeczywiście te dwie postaci coś naprawdę łączy, chociaż są to dwa zupełnie inne bieguny, że zobaczył to w obrazku, zobaczył jak gramy, jaka jest relacja między nami, to ciężko jakby ją stworzyć w momencie, kiedy no, spotykamy się tylko i wyłącznie na planie, nie licząc oczywiście bardzo dużej ilości prób, które odbywały się wcześniej. Ale to zawsze jest jakiś okres poprzedzający zdjęcia, więc ja jestem mile zaskoczony Michałem, bo jest bardzo kontaktowy, rzeczywiście potrafi wprowadzić, nie sądziłem, że ma takie poczucie humoru, bo ma przeogromne i myślę, że ta współpraca no, będzie owocna. No. Ja się cieszę, że oprócz jeszcze tutaj Michała no, mam okazję spotkać się z aktorami, których zawsze podziwiałem, a jakby nie miałem możliwości z nimi zagrania. Ta historia w tym scenariuszu, w tym filmie jest opowiedziana w sposób bardzo gęsty, więc tych planów zdjęciowych mamy strasznie dużo, chyba ponad, nie chcę kłamać, ale chyba ponad 90 albo a może nawet więcej. Przed nami jeszcze 19 dni zdjęć, potem dosyć długi cykl postprodukcji, bo w tym filmie, zresztą jak w każdym, montaż znaczy bardzo dużo. Ja myślę, że premiera to jest luty 2012.